Tak zwany dwopy klaun. Psychopata, co udawał dobrego dla wszystkich chłopaka, chciał tylko zabawiać. Wolę być dobrym, rozkadzonym człowieczyną, ale miał mentora, co się okazało potwora złego, który zrobił z niego stwora psychicznego, nie myślącego normalnie, tylko przeciwnie. Mówiona, co został zmienione, bo tak chciał jego mentor. I tak jego kronika się rozpoczęła. Alternatywny był jego byt, a on stał się zły, krwawy klaun. Dostał takie przezwisko, bo uwielbiał krew w swoich ofiar gustowań, w najmłodszych istotach żywych. Krwawy klaun z przedmieszcza chciał być dobry, lecz przez mentora stał się zły. Narodziła się w nim żądza krwi najmłodszych istot ludzkich. Krwawy klaun chciał dawać radość, lecz on odbierał życie, chciał być dobry, pomimo to stał się zły. Paweł żądzą krwi zabiją najmłodszych, którzy chcieli tylko zasiąść. Odrobinę uciechy, 14 ofiar dzieci w ciągu tygodnia to rekord. Tylko czuł piratła, on zjadając wnętrza zmarłych uśmiech dotrze od ucha do ucha. Krew ciekła z jego ust, gdy przeżywał kawałek serca najnowszej ofiary, chłopiec miał tylko 5 lat. Dopiero zaczynał życiową ścieżkę, dla klauna to nic nadzwyczajnego. Nie stanowiło to problemu na jego drodze, była tylko śmierć, kolejne morderstwa. Dodawały mu odwagi na kolejne, brutalniejsze mordy. Krwawy klaun z przedmieścia chciał być dobry, lecz przez mentora stał się zły. Narodziła się w nim żądza krwi najmłodszych istot ludzkich. Zachowania to było zwierzę co gorsza, był człowiekiem psychicznie niezdolnym, niemyślący. Normalnie potrafił tylko mordować, nie dał się wyeliminować. Pomimo prób odważnych już kilku startował, ale po czasie tylko resztki po nich się znajdowało. Kiedy słuch po nich zaginął, po tych ludziach co zakończyć to chciało i zatrzymać tą metamorfozę. Krwawego klauna na dozę mordu w żądze, cierpienia i smaku krwi. On był zły i nie do zatrzymania. Wielu próbowało, lecz tylko na marne, bo umierał każdy z nich. Zostawały po nich skrawki kości, resztki z ubrań całe we krwi. Krwawy klaun z przedmieścia chciał być dobry, lecz przez mentora stał się zły. Narodziła się w nim żądza krwi najmłodszych istot ludzkich. Krwawy klaun, psychopata, brał udział w mordzie, miał wielką żądzę krwi. Uwielbiał smak ludzkiego mięsa i krwi najbardziej mu smakowały. Najmłodszych ofiar wnętrzności zajadał się nimi bez opamiętania, z uśmiechem na ustach powoli. Czuł mięso, nerki, wątrobę, ale najbardziej uwielbiał serce, gdy ja mu to czuł. Wtedy radość małego chłopca, jego ulubiona broń to siembro liczy, którym włada jak sztuki tej walki mistrz. Połowa życia spędzona na zabijaniu, lecz dalej mało, bardziej śmiało przechodził sam siebie.